W końcu są wakacje i żaden sąsiad mi nie będzie przeszkadzał. No, no to sobie tutaj coś kolnę. A co tam tak bije pięścią? O, co jest? Co jest? Aha, dobrze, to ja może pójdę. Okej. Kolejny jakiś dziwny sąsiad. Oh. Co jest? Co jest? Kim pan jest? Kim pan jest? Kim pan jest? Doktorem! Jak to doktorem, skoro pan... Chwila, ja pana skądś znam. Wie pan? Ha. Bo pan mi... O Boże, nie, 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 niech pan... Niech pan stąd idzie, nie, nie! O nie, 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 nie! Tylko nie on, tylko nie on! To jest Chris Barker przecież! Nie, nie! Masz teczkę! Zwoń mi stąd, ale już! Zwoń! Nie, nie, nie! 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 A! Czekam stąd jak najszybciej. Gdzie pan jest? Uciekłem. Jak to? No uciekłem. Jestem przed blokiem, ale uciekam. O nie! A! Ja, no wiesz, zobacz. Kolejny samochód. Stój pan! O nie! On zaraz wejdzie do tego samochodu. Proszę pana, dlaczego? Pan za mną. Stój pan! Ale dlaczego pan za mną biegnie, skoro pan ma tam samochód? I może pan na nie. Stój pan! Pan może na to nacisnąć i po prostu odjechać. Stój pan! Proszę pana! Niech pan wsiądzie do samochodu i mnie ściga. Okej. Okay. O nie! Czemu ja mu to mówiłem? Stój pan! Nie! Jak to nie? Pomóż! Wywalił drzewo! O nie! Tu. Chyba go nie dogonię. Mam nadzieję, że go tu nie ma. O nie! Czekam! Stać! Gdzie pan jest? Przecież pan nie. Pan się tyle pierdzi. Ale pan ślepy jest. Co? Proszę pana, ja tutaj jestem. O! Aż pana wywaliło. Zauważyłem. Proszę pana, kim pan jest? Co? Kim pan jest? Doktorem! No tak, ale... Jestem doktor Walker! Doktor Walker? Bo co pan tu robi? A nie, ja... Bo pan mi przypomina jakiegoś takiego psychopata z innego horroru. I że jacyś dwóch dziennikarzy kiedyś pojechało z rok temu. Tam i zaginęli. Aha! Zaraz, wiesz... O nie, pan chce mnie pobić i zjeść! Szybko, tutaj! Wracaj! O nie, ała! No. Zlek głupek. Ała. Ten świat jest nienormalny. O, pan jest nienormalny.
Ja uciekam! Jak to? Tędy. Chodź tu pan! Szybko. Pan jest nielegalny. Gdzie pan jest? Łódką. Czemu tu łódki skaczą? Ja łódkę. To niemożliwe. O nie! Bandy. Ała! Czemu pan lata? Niech pan mnie zostawi! Halo, panie! Niech pan mnie zostawi! Halo! On ucieka! Dawaj to idź! O nie! On chyba za mną teraz popłynie. Ale to oszustwo. Czemu to się... Czemu to jest do góry nogami? Oszustwo. Dobra, zrobię go w konia. Szybko. Co? Lecimy. Dzień dobry. Do widzenia. Do widzenia. Ła. Wracaj tu pan. Nie. Tylko nie to. Tak to nie. Nie. Tylko bo zaraz nie... Szrek trafi. Pan nie jest Szrekiem. A. Pan nie umie prowadzić. Nie. Stój pan. Nie. A. Do wody. Nie ma opcji. I do góry. Gdzie pan jest? Panie Jerzyku! Żryj to! Uciekam. Dobra. Wystrzela się. Szybko. Ała! Jak to możliwe? Chodź tu pan! Nie! Ała! Gdzie pan jest? Gdzie pan jest? Złapię pana. Ała. Głupie szufelki. Godzinę później. No dobrze się, że już tutaj godzina. Mam nadzieję, że komuś na tworzenie. Dobra, idę do mojego domu. Na pewno nikogo tam nie ma. Ja sobie włączę muzyczkę. Teraz, co to za dźwięk? Dzień dobry! Jak to? Rozwalę panu w domu! Ała! Dobra, muzyka ucichła. Zaraz, zlecę mocno klipowania. O nie! Co to jest? To jest dziwne. Co to jest? Tu nikogo nie ma, to po co mu mówi się? Gdzie pan jest? Uciekłem. Aha. Cześć! Do widzenia! Wyczyszczamy! Dobra. Dzień dobry! Do widzenia! Co? Jak to możliwe? Ała!
Wezmę sobie darmowe krzesełko. Okej. Jakie fajne krzesełko. Z orlika. Odwitali mi krzesełko, sobie je gdzieś postawię. Szok. Teraz odrobię mój komputer. Dzień dobry! Chwila. Zna pan mięso? Puka się, niech pan. No i co z tego? Niech pan wyjdzie i zapuka. Puk, puk! Tak. No i po co to komu? Zna pan mięso? Ale jak mięso? Pan ukradł mięso ze sklepu. Ale nie, ja nie ukradłem żadnego mięsa. Jak to nie? No nie ukradłem mięsa. Ej! Przestań! To moje... Nie! Komputer się rozwalił! Będziesz odkupywał! I się będę kupywał. Tak! Będziesz! Komputer mi zepsułeś! Pasuj się! O nie! Co ty robisz? Dzwoni na policję! Halo? Co on zniknął? On zniknął? Ale tylko. Dobra, muszę jechać do sklepu po nowy komputer. Cześć! Do widzenia. Ała. Jadę do sklepu po nowy komputer. Jadę do sklepu po nowy komputer. Co on jest? Opona się przed nim. A ja jestem przed blokiem. Opona się przed nim. Jestem przed blokiem, jakby ktoś wiedział. Jezu. Muszę się spotkać z tym. O, dzień dobry! O, dzień dobry paniom. Ja właśnie chciałem kupić ten nowy komputer, tylko wiem. To zapraszam do sklepu. Dobrze, ja panu zrespę auto, bo ja już wiem, gdzie ten sklep, więc panem poprowadzę. O. No. No nie tu. On nawet pracuje w tym sklepie, a nie wie, gdzie jest. O, to tutaj, tak? Tak. Dobrze. Kiedyś tutaj była wypożyczalnia, ale już jej nie ma. A, stare czasy. Tak. Dobrze, to ja komputer. Co tam pan chciał? Komputer. Komputer. No. Komputer. Nie. Jak to nie? Komputer. Nie. Sofa. Nie. Nie. Dobrze. Proszę mieć prawdziwy komputer. Dobrze.
Proszę. O, dziękuję. Dobrze, no to, no to ile płacę? 200. 200. Dobra. W tej skrzyni. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Idziemy do domku, jest tam podekscytowany nowym kątem. O Jezu! Chyba mi się wydawało. Mam nowy komputer, teraz nigdy mi go nie zniszczy. Okej, idę do sąsiada po wizycie. Dzień dobry. Dzień dobry. O Jezu, czy pana? Ała! Żyje pan? Na to wygląda, jeżeli gadam. Dobrze. To proszę wstać. Okej. Wstałem. Gdzie pan jest? Zniknęło mi się na chwilę, ale idę. O, jestem. Ja chciałem pożyczyć. O, dzień dobry. Ja chciałem pożyczyć cukier, bo mi się skończył. Cukier? No. Masz pan cukier! Ale przy panu to nie cukier. Nie jest cukier. Jestem doktorem, nie cukiernikiem! Ale masz pan skarbcia! Ała. Nie wolno. Ma pan, jeszcze przygryję panu. Ja. Dobra, jeżeli go nie ma, to sobie pożyczę wszystko. Dobra, tutaj ma chyba. Dobra, czekajmy. Panie! O nie! Nie ma! Z bloka! O ty kurde. Ja tylko cukier chciałem pożyczyć. Tylko szybko. Tędy. Niech się cukier ratuje. A ja uratuję siebie. Dzień dobry! Do widzenia! O ty! Do widzenia! Wyczyszczone! No. No to wygląda. Do widzenia. Trzy dni później wyjdę sobie muzyczkę włącza. Mam ten komputer. Muszę posprzątać. Puk, puk! Kto tam? Dostawca pizzy! Nie zamawiałem, ale... A, zaczuwałem! O nie! Zostaw mnie! O nie, rozwalił mi! Dobra, tak nie będzie. Dam! Do widzenia! Ała! Nie wolno. Thank you.
Dobra, to tu jest twój troszeczkę. No i to mi się podoba. Puk, puk! Nie zapraszałem! Dzień dobry! Dobrze, do widzenia. Co pan chce? Dobra, co pan chce? Co pan chce? Dać panu popcornem. Ma pan, ma pan. Niech pan je, niech pan je. Andrzej, dziękuję. Ale smaczny. Kurde, na balkon. Nigdy w życiu lepszego nie jadłem. A sobie zjem. Dobra, dobra. Dzień dobry. A to napad! Ej! Niech pan mnie przestanie już kurzać. O ty? Ała. Niech pan mnie przestanie kurzać. Dobra. Oświęcę. No, spokojnie. Co to za barykady? Ała! Ale śmieszne. Co pan chory? Trzeba pana wyleczyć. Nie. Tak to? To wręcz niemożliwe. Możliwe. Żeby nie był pan chory. Na pewno chory psychicznie, ale to się nie różni. Chyba. Nie wiem. Dzień dobry. Do widzenia. Nie ma nikogo? Zniszczę mu dom. Niech pan zajrzy do swojego. Dobrze. Ja zostawiłem panu niespodziankę. Dobrze. Niech pan zajrzy do swojego domu. Dobrze. Przyjdź z lodówka. Aha. Ale boli w oczy. Cześć! Panu! Do widzenia! Dzień dobry! I dziękujemy! Ała! Nie będzie! O ty! A masz! Ała! A pan też ma? O, dzień dobry! Niech pan spojrzy do swojego domu! Nie, dziękuję. Niech pan lepiej spojrzy do swojego. Zabieram komputer. Co? Nic! O. Ała! 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 Uciekam. Powiem komputer, znaczy monitor. Wyrzuciłem komputer. A mój komputer jeszcze żyje. Dobra, schowam go do kieszeni. Monitor też. Ała, moja noga. Ała, moja noga.
O komputer. Dobra, zniknę w mieszkanie. I trzy, dwa, i... O! Schowałem do kieszeni. Chodź już to. Swoje posprzątałem. Mam nadzieję, że już się wyniósł z tego kraju. Ajajaj. Masz pan! A to za tak? Do widzenia. Aha. Dobra, rozprawię się z nim raz na zawsze. I zadzwonię, bo tych ludzi, którzy w psychiatryku pracują. Wywalę mu komputer. O nie! Gdzie jest jego komputer? Ała! Bije cię. Co, pan lata? No. To niemożliwe. Ała. No, dzwonię. Muszę jechać do szpitala. Drrr, 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 drrr. Telefon. Tak, dzień dobry. No, dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie jednego pana u was w psychiatryku i on wam zwiał, ale ja go już tutaj ogłuszyłem i jest. Dobrze, mamy do niego po niego przyjechać? Tak, mam, macie. Dobrze. Dobrze, do widzenia, wysłałam wam lokację. Do widzenia, miłego dnia życzę. Do widzenia, nawzajem. Dziękuję, dobrze. Do widzenia. No i w końcu, wreszcie koniec z nim. Jezu, jak on mnie wkurzał. To chyba był najbardziej wkurzający. Ale nie wiem. Dobra, posprzątam jeszcze raz swój dom. Chwileczkę. I... O! Imprezujemy. Dobra. Ja idę sprawdzić, czy oni go wzięli. I co, już wszystko? Tak, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, wam się spodobał. To już koniec tego odcinka. Ze mną był... Jo! Wojtuch. No, Wojtuch. Chodź na spawna. Ze mną brał udział w odcinku, zgodził się. Ała. No, on był właśnie wkurzającym Chrisem Barkerem. Chwila, bo kamerę się nie przedstawić. No więc dziękujemy wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I jeszcze dzisiaj może będzie. No to co? Bajo. Nie każdy mówi, że koty są niepożyteczne. O nie!